Ja się nazywam Robert Rewiński, jestem redaktorem portalu i telewizji dla Polaków w kraju i na świecie patriot24.net. Otrzymaliśmy informację od pani Anny Jaszczewskiej-Domagała, która wzywa pana do zwrotu 92 tysięcy euro zaliczki za apartament, którego nie stała się ostatecznie właścicielką. My jesteśmy dzisiaj w Sibeniku, jesteśmy już po rozmowie z prokuraturą tutaj miejscową, bo wpłynęło zawiadomienie w tej sprawie. Chcielibyśmy zapytać pana, ponieważ sprawa jest taka bulwersująca, jeśli chodzi o marzenia wielu Polaków, którzy inwestują za granicą. Czy pan tutaj jest otwarty na rozmowę z panią Anną Jaszczewską-Domagała, jeśli chodzi o kwestie... Pani Anna ma tutaj swojego mecenasa, którym jesteśmy w kontakcie, więc temat jak najbardziej jest normalny, to była normalna umowa sprzedaży, która nie doszła do skutku. Najzwyklejsza sytuacja, więc nie wiem, jak on, co tu ma wspólnego prokuratura. Ja myślę, że ja w tej chwili mam pełną świadomość, skąd i jak on dzwoni, także dajmy sobie na tą chwilę spokój. Ja z panią Anną na pewno się dogadam i tak zakończmy naszą rozmowę dzisiaj. Także serdecznie dziękuję za telefon i myślę, że... Ale czy pan się rozliczy z panią Anną, jeśli chodzi tu o te niespełnione marzenie? Wie pan co, ja normalnie cały temat załatwimy tak, jak pan Bóg przykazał. Także proszę się tą kwestią nie martwić. Także ja serdecznie dziękuję za telefon i do usłyszenia w takim razie. Do widzenia. Do widzenia. Jesteśmy w Sibeniku w Chorwacji przed bardzo istotnym dla tej sprawy budynkiem, czyli dawnym hotelem Krka. Miejscowa telewizja opublikowała kilka lat temu reportaż, a właściwie wywiad z który stał się właścicielem tego hotelu i obiecywał odnowienie go, rewitalizację, zgodnie tutaj z postanowieniami wszystkich tych, którzy zajmują się zabytkami. To centrum miasta, to centrum turystyczne, więc piękne opowieści, piękne marzenia i piękne obietnice. Co z tego wyszło? Widzimy, że kilka świateł pali się w tym budynku. Przez jakiś czas tutaj była zarejestrowana firma pana, dlatego przyjechaliśmy tutaj. Okazuje się jednak, że siedziba jest w zupełnie innym miejscu i tam przejechaliśmy razem z wypowiedzią, który dodzwonił się do nas, bo na początku nie odbierał telefonu, ale oddzwonił i zapytany, co się dzieje ze sprawą, dlaczego nie rozlicza się z panią Anną Jaszczewską-Domagała, no twierdzi, że jest w kontakcie z adwokatem tutejszym pani Anny i że zamierza się rozliczyć. W to nie wierzy pani Anna, bo tych zapewnień już było bardzo dużo, dlatego złożyła zawiadomienie do prokuratury tutaj w Sibeniku 3 sierpnia 2023 roku pod sygnaturą 331/23. My tę sygnaturę dzisiaj dostarczyliśmy do budynku prokuratury rejonowej w Sibeniku. Rozmawialiśmy z przedstawicielami prokuratora rejonowego. Sprawa została potraktowana bardzo poważnie. My pytaliśmy się, czy już prokuratura przy tak wyraźnym i tak jasnym zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa podjęła już czynności i czy odzyskała pieniądze od... Przedstawiciel prokuratury, który rozmawiał w języku angielskim, poprosił o przesłanie tych pytań drogą mailową. Obiecał, że prokurator rejonowy osobiście odpowie na te pytania, bo sprawa jest bardzo istotna, ponieważ jest tutaj bardzo znanym biznesmenem, który tworzy wizję rozwoju nieruchomości w Chorwacji pod kątem turystyki, pod kątem sprzedaży apartamentów, pod kątem rozwoju napływu turystów i renowacji.
obiektów. Taki jak ten. W którym się, jak widzimy, jak na razie nic nie dzieje. Dlatego będziemy się tej sprawie przyglądać. Czekamy na stanowisko prokuratury. Wiemy, że Krzysztof Rutkowski, którego poprosiła pani Anna Jaszczewska, domagała o pomoc, wysyła swoją ekipę tutaj do Chorwacji celem zbadania wszelkich szczegółów związanych z interesami i tego, czy przypadkiem, tak jak to wskazywał Puls Biznesu, nie jest tak, że majątek został wyprowadzony na rzecz jego rodziny z pokrzywdzeniem wierzycieli. Puls Biznesu wskazuje, ten artykuł również dołączamy do niniejszego filmu, link będzie w artykule, wskazuje, że może być tutaj mowa nawet o 100 milionach zadłużenia, jeśli chodzi o inwestycje. Sprawa jest bulwersująca i dzisiaj tłumaczyliśmy to panu, że przede wszystkim dlatego, że sprzedaje marzenia, bo ludzie, którzy dorobili się ciężko swoich pieniędzy, chcą te pieniądze zainwestować właśnie w marzenia. Jednym z tych marzeń był apartament w miejscowości, które wybrała sobie pani Anna Jaszczewska, domaga tutaj niedaleko Szibenika. Ale mamy informację już, że tych poszkodowanych Polaków, których może być więcej, powstają społeczności na profilach społecznościowych, które właśnie domagają się, a wzajemnie się ostrzegają już teraz przed robieniem interesów z tym człowiekiem. Czy jest to powtórka Wojtka z Zanzibaru i pomysłu na to, by zarabiać właśnie na marzeniach gdzieś za granicą na podstawie umów notarialnych, które jak się okazuje są zastawione, są zadłużone i nie ma możliwości, by w normalny, prosty sposób odzyskać to, za co zapłaciło się, w tym przypadku Anna Jaszczewska domagała, zapłaciła 92 tysiące euro za apartament, który powinien być warty ponad 200 tysięcy euro. Będziemy się tej sprawie przyglądać. Wiemy, że prokuratura będzie prowadzić tutaj swoje działania w sposób bardzo zdecydowany. Wiemy, że adwokat pani Anny, który napisał znakomite pismo zawiadamiające, które nie pozostawia żadnych wątpliwości, że nie jest to sprawa cywilna, nie jest to jakieś uchybienie, tylko absolutnie świadome pokrzywdzenie pani Anny. Będziemy przyglądać się działaniom organów ścigania tutaj w Republice Chorwackiej, a wszelkie nowe informacje będziemy przekazywać na bieżąco. Również mediom chorwackim, bo spotkaliśmy się dzisiaj tutaj z przedstawicielką mediów lokalnych, która była bardzo zainteresowana, jeśli chodzi o tę sprawę, bo też zna właśnie z tej obiecanej, a niezrealizowanej inwestycji w ten reprezentacyjny niegdyś hotel tutaj w Szibeniku. Będziemy się kontaktować z Szibenik TV, która jest również lokalną, znaczącą telewizją. Będziemy te wszystkie informacje również przekazywać do policji i do wszystkich służb, które są odpowiedzialne za porządek prawny w Unii Europejskiej. Robert Rewiński, Szibenik. Dziękuję bardzo.